Cześć, słuchacie Patriotów. Prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patarchitekcie.io/74 albo gdzieś na dole w opisie na playerze, którym słuchacie. To zaczynam. Świeżutka wiadomość z niedawno. Krótka i treściwa, ale też wydaje mi się, że też zmieni postrzeganie ról w organizacjach. Został skazany ex-security chief Ubera za przykrywanie haku. Wyrok nie jest duży, bo to jest 3 lata w zawiasach, ale jednak jest to wyrok skazujący za odpowiedzialność, którą pełni w organizacji. I wydaje mi się, że to będzie na naszą skalę, na codzienne działanie, to nie będzie takie duże, nie będziemy miały tak dużego wpływu, ale jednak zmieni podejście i zarządzanie ryzykiem i do tego, jak będziemy podchodzić do bezpieczeństwa w organizacjach, do danych tak naprawdę. Wiesz co, może być tylko, zobacz, że to jest troszeczkę za ukrywanie i to jest ciekawe, bo jakby powiedzieć odpowiedzialność, będzie tak, pewnie nic by się mu nie stało, albo kwota tej kary poszłaby z jego OC. Zgadzam się w zupełności, że to jest za ukrywanie, ale wydaje mi się, że w tym momencie, bo to, że haki się zdarzają, to będą się zdarzały, tego nie zmienimy. Bardziej będzie większe robienie w gacie w kontekście tego, nie przykrywamy haków i wydaje mi się, że przez ten wyrok nawet będziemy więcej takich sytuacji widzieli, więcej firm będzie ku temu, że okej, publikujemy, po prostu nie będę brał na siebie odpowiedzialności tego, że ukryjemy to, bo to może to wypłynąć. Więc będziemy więcej wiadomości widzieli o tym. Tak, wiesz, tylko powiedziałbym też UK, jeżeli chodzi o ochronę danych, jest super i takie bardzo mocno do przodu. Więc to jest pytanie, czy to jest wyznacznik, bo zobacz, że wreszcie Europy w ogóle, no właśnie, po tylu latach to jest pierwszy taki duży kazus. Zupełnie tak, tylko to gdzieś się musi zacząć. Pamiętaj, że te rzeczy zaczynają się gdzieś i potem propagują się powoli. No więc zobaczymy. Jestem ciekaw, czy po prostu ocenie będzie podwyższane. Możliwe. Tym bardziej, że jest ciśnienie na to, żeby przyjrzeć się w znaczący sposób tym dużym organizacjom technicznym, no nie? W kontekście podatków, w kontekście właśnie legislacji i innych rzeczy. Tak, tak, Uber się reklamował, mimo że to tylko przepieralnia środków. Wtrącę się dalej z drugim tematem, bo on się bardzo mocno wiąże. Senat amerykański, znowu gdzieś to musi się zacząć, miał przesłuchanie odnośnie, pamiętamy, w zeszłym roku trochę było, odnośnie tego podatności w Log4J. I co się stało? 29 marca przepchnęli Security Open Source Software Act. Co to robi generalnie? Robi to, że po pierwsze, stwierdza ważność open source'u, więc nie idzie to w kierunku, że zabraniamy. Nie. Stwierdzamy, że on jest ważny i będzie używany. Potwierdza krytyczność, zaznacza potrzebę interwencji na poziomie federalnym, czyli na poziomie całego państwa Stanów Zjednoczonych, no nie? W bezpieczeństwo w open source'ie. Więc to jest ciekawe. Czyli de facto sponsoring kontraktorów i firm? Nie. Właśnie nie, bo teraz idziemy dalej, co zrobili. Nadaje rolę Director of Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA, żeby prowadzić zwany outreach, nie wiem, czy jest ładne tłumaczenie tego tak naprawdę na polski, czy takie inicjatywy generalnie, które będą sięgały do różnych projektów i pomagały jakoś, więc to nie będzie do końca szło w kierunku właśnie kontraktorów, wydaje mi się. To jest troszeczkę, wiesz co, patrząc się na ten ekosystem, to jest pytanie, wiesz, bo dlaczego ja tak rzuciłem, bo ktoś na koniec dnia, jeżeli będą podatności inne, jeżeli tak podchodzą, to gdzieś na koniec dnia znowu będą chcieli to łatać, cokolwiek, czy, no nie oszukujmy się, agencje zamawiają kogoś do audytu, dlatego mówię, że kontraktorzy, firmy mogą na tym zyskać, które kręcą się wokół open source. Zyskają, ale mi się wydaje, znaczy, bo ostatni element, który stwierdzają, to jest potrzebę stworzenia frameworka określającego bezpieczeństwo poszczególnych projektów open source'owych. I mi się wydaje, to jest takie już moje strzelanie, że to pójdzie bardziej w kierunku, tak jak zaczmy, jak się pójdzie do knajpy w Nowym Jorku, to każda knajpa ma w oknie przeklejoną tabliczkę od A do F na poziomie czystości. I to bardziej pójdzie w ten kierunku, że będziemy mieli, projekty będą miały po prostu certyfikację na poziomie bezpieczeństwa de facto. No wiesz, no jestem ciekaw, bo CISA, ja z ich guide'ów też korzystam często jako wytycznych, bo są dobre, więc to może mieć, powiedzmy, cieszy mnie, że to CISA tam będzie robić. Czy tak, cały kierunek, w którym to idzie, jest bardzo ułożony, mimo że to robią, Senat to jest, powiedzmy, ludzie starsi, tak 70 parę lat generalnie, ale nie było to robione w kierunku paniki i raczej to idzie w dobrym kierunku, z mojego punktu widzenia tak naprawdę. Nie zrobiliśmy kroku do przodu, tylko bardziej układamy, jak to raczej będzie tak, wyglądało. Raczej patrzymy tak, jak dalej zrobić krok. Tak, tak, dokładnie, więc no, mnie to cieszy de facto, naprawdę. Dobrze, co tam u ciebie, Łukaszu? To ja zacznę od ding-dong przerwy reklamowej. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, są 2 patoszkolenia. 13 czerwca, jednodniowy masterclass z AKS-a, mocny deep dive w bebechy. Za to 14 czerwca, jak to ktoś określił, szkolenie, w którym jest więcej mięsa niż w bigosie jego teściowej, czyli Kubernetes Hardway, cały dzień nauki bebechów Kubernetesa za to.
czystego poprzez stawianie klastra z tłumaczeniem całymi ćwiczeniami, żeby postawić sobie z binarek samodzielnie Kubernetesa i zobaczyć w ogóle, skąd te pewne zawiłości się biorą i niezrozumienia. A jeżeli de facto szukacie jakichś szkoleń dedykowanych do was, do firmy, to z Szymonem takowe prowadzimy, więc dajcie znać, bardzo chętnie się z wami spotkamy. Aż będę miał link, który podważy to wszystko, czyli niechęć spotkania Kubernetesa. Ale... Dokładnie, dobra. Lećmy, a teraz przejdźmy sobie do newsów. Dla mnie jedyną rzeczą, którą mam na dzisiaj, to jest shit drama wokół Prime Video i ich postu na temat kawałka ich infrastruktury, w ogóle nie wchodząc już w ogóle, co on robi, bo to zupełnie nie ma w tym miejscu sensu, tylko jak bardzo ludzie nie rozumieją i próbują przypisywać teorię do jakiegoś pojedynczego przypadku architektonicznego. Szukamy hot newsów, nie tylko w polityce i tak dalej, w technologii też generalnie. Dokładnie. I teraz, jeżeli popatrzymy na całość tutaj układanki, no to w Prime Video, czyli tej usłudze Amazona, oni robią piękny dogfooding, czyli używają swoich usług do budowy kolejnych. I w tym wypadku użyli serverlessa, użyli lambdy i tych kawałków serverlessowych do budowy analizy swojego kontentu, który tam mają. I wyszło na to, że jak przyszła skala, to się zwaliło. Więc co zrobili? Przerobili codebase tak, żeby poleciał na EC2. Co zresztą sami powiedzieli, że scalili to do monolitycznych aplikacji, ale kod pozostał ten sam, bo był poprawnie napisany. No i pozwoliło im to zejść z kosztami o 90%. I to jest naprawdę super takie zejście. Ale co się potem wydarzyło, to wiele osób podchwyciło to, jakie to mikroserwisy są złe, monolity for the win, chmura jest zła. I serverless jest zły. Tak. DHH zaczął od tego, oczywiście gówno burzę postawił w social mediach i na swoim blogu, które wam wrzuciliśmy. I pierwsza taka rzecz, którą wrzucił: even Amazon can't make sense of serverless or microservices. No kurwa. Znaczy, żeby było ważne, to jest tak samo jak odnośnie rozkręcenia firmy. Jak ktoś powiedział, że rozkręcając firmę, trzeba powiedzmy budować system, czy by patrzeć na wytyczne Google'a. Więc trzeba patrzeć. Ale pamiętajmy, że wytyczne Google'a są dla milionów użytkowników, albo setek milionów użytkowników. Jeżeli rozkręcamy system, który ma mieć na starcie 10 tysięcy użytkowników, to te wytyczne nie mają sensu. Tak samo Prime nie byłby w tym miejscu, gdyby wcześniej nie skorzystali z serverlessa po prostu, bo serverless dał im pewne możliwości odłożenia pewnych kosztów ludzkich na poziomie managementu tych VM-ek i po prostu wyskalowali się. A teraz mają fajny problem, bo zarabiają, serwis jest wykorzystywany, więc fajnie, teraz zarabiając kasę, mając system działający, możemy zmieniać. To jest fajny problem. Tak, idąc sobie wiesz dalej, właśnie to co powiedziałeś jest bardzo fajna rzecz, bo CTO Amazona się wypowiedział. Odpalił wpis i odpowiedział. I jedno z takich mocnych zdań, które sam podkreślił: if you hire the best engineer, you should trust them to make the best decision. I oni zrobili, dowodzili wartość, a nie tam się skupiali na rachunku i technikaliach, tylko zbootstrapowali usługę. Co jest ważniejsze w tej sytuacji? Wybrali mega elastyczny system, czyli serverlessa, którym mogą łatwo zrobić, łatwo się skalować i tak dalej. Przez ten czas poznali swoją domenę, dopiero jak domenę znali de facto, czyli mieli tą bazę, gdzie to działa i rozumieli, jak to działa i w którym długodzie kierunku, przeszli na bardziej sztywną, czyli na VM-ki. I to ma sens, bo już znali domenę, a w momencie eksploracji nie poszli full Kubernetes albo full VM-ki, bo to nie miałoby na nich sensu, bo zmiany byłyby zbyt kosztowne w tym momencie. No. Ludzie tej wartości nie widzą tak naprawdę. Więc to jest w ogóle, wiesz, dlatego patrząc się całość i taka rzecz z całości, więc uważam, że tutaj DHH znowu ma haluny, żeby się popisać i porobić dramy. I właśnie bardzo fajnie jest powiedziane od tego CTO Amazona, z czym się zgadzam. Po prostu to nie jest religia, nie ma jedynej słusznej rzeczy, słusznych wzorców architektonicznych, które zawsze wszędzie będą działały. I problem z mikroserwisami, też pojmowaniem tamtego, jak patrzę tych komentarzy, jest takich, że wszyscy zapominają, że architektura ewoluuje. Nawet mamy już teraz pojęcie architektury ewolucyjnej. A druga rzecz, że wszystkie techniki modelingowe powinniśmy zacząć od modelowania, co chcemy zrobić, bo czasami z modelowania jak nic wyjdzie nam monolit, a czasami z powodu sieczki organizacyjnej wyjdą nam mikroserwisy, które rozwiązują nie problemy technologiczno-organizacyjne. Teraz co więcej, jeszcze jedna rzecz nie dodałeś. To nam się może zmienić w trakcie życia de facto organizacji, systemu, potrzeb,
kierunku, w którym to optymalizujemy. Na starcie mógł wyjść monolit, że ma sens, ale potem możemy stwierdzić generalnie, że jednak rozbijamy to. I to, co jest też super ważne, to nie powinniśmy chodzić w kierunku takiej skrajności, a full monolit, a full mikroserwis. Nie. To są wartości, z których budujemy system. Część systemu może być monolityczna, część może być na mikroserwisach, część może być na czymś zupełnie innym. Słuchaj, mi się na przykład zdarzało robić w projektach tak, że miałem sobie monolit, ale kawałki rzeczy, które trzeba było skalować, gdzieś były wyciągane do małego mikroserwisu, na serverlessa, baczówki, czyli rozwiązujemy jakieś konkretne problemy, żeby dowieść tą wartość. Jest fajny wpis gdzieś widziałem, już teraz gdzie. Odnośnie tego, załóżmy, jak dzielić system pod względem tego na przykład regulacji rynkowych, które mamy system generalnie, to nie zrobimy, który ogarnia karty, dane personalne i jeszcze jakieś tam pierdoły, powiedzmy. Nie wrzucimy tego wszystkiego do jednego monolitu, bo w tym momencie będziemy, ten cały monolit będzie w systemie regulacyjnym de facto, bardzo sztywnym. Wydzielamy części, które są zagrożone, znaczy, które są objęte regulacjami, a części, które nie są, trzymamy osobno chociażby. Łącznie tego nie ma sensu żadnego. I urealniając, mamy na przykład ten spaprany mikroserwis user service, w którym są dane osobowe i tylko tam są przetwarzane. A jeżeli gdzieś się pojawiają, to tylko w postaci ID-ków i w module raportowym. Modeli i tego, jak dzieli system na serwisy, jest bardzo dużo. I mówienie, że teraz nagle wracamy do monolitów, nie ma żadnego sensu i jest takim tylko biciem piany głupim. Sorry, ale potem się poznaje doświadczonych architektów, inżynierów, że po prostu patrzą na to tak splitowaniem i okej. Przejdzie to. Też nie mówiąc, monolit, dobrze zrobiony monolit i zapoczątkowany, to też jest super sprawą. Jak najbardziej. Właśnie to też trzeba sobie popatrzeć, bo każda z tych ma swoje wrzody na tyłku. Każda z tych architektur potrafi przyprawić o wrzody żołądka przy dłuższym używaniu. Znaczy to też zależy od profilu, jakich ma się ludzi po prostu i ile się ich ma w organizacji. Wymiarów doboru architektury pod względem strategii organizacji jest dużo, bo to nie są tylko rzeczy techniczne, to są też rzeczy organizacyjne, strategii, rekrutacji, masę tak naprawdę tematów. Dobrze, to ja jeszcze jeden link dorzucę odnośnie pada szkoleń. No. Autopilot w GKE. O co chodzi? Chodzi o to generalnie, że chmura Google'owa zrobiła rollout autopilota. Co robi autopilot? Autopilot... Raczej powiedzmy ważne, wrzuciła to jako domyślny tryb działania ich Kubernetesów w GKE. Dokładnie tak. Co jest ważne? Na bazie workloadów sam dobiera infrastrukturę. I to można powiedzieć sobie, o fajnie, tak naprawdę. Ale co jest ważne? To jest taki dla mnie killer element tego całego ogłoszenia. Płacimy tylko za realnie zadeklarowane w spekach poda użycie. Czyli nie płacimy za ten element, który jest nieużywany, jeżeli chodzi o nasze nody. I to jest ciekawe. I moje przemyślenie jest teraz takie. Wydaje mi się, że to jest ten sam kierunek de facto, w którym idziemy, będzie w ogóle szło cały nasz przemysł, powiedzmy sobie. Kiedyś, lata temu generalnie, Microsoft włączył domyślnie coś, co się nazywa autooptymalizator kwerend. I też było wielkie oburzenie, jak to? Będziemy autooptymalizowali kwerendy na poziomie baz SQL-owych. O Boże, co to będzie? I obecnie dla większości systemów to po prostu ma sens. Będziemy po prostu mogli dzięki temu wybierać węższe systemy, gdzie będziemy to optymalizowali. I teraz nawiązując do szkoleń, to powiem tak. To się zgodzimy z tym, że idea DevOpsa upadła i się spaliła i stwierdziliśmy generalnie, znaczy, że... Czy wiesz co DevOpsa? Są firmy, które ten model działa, a w innych silosy zostały po staremu z nowymi naklejkami. Znaczy ja może powiem inaczej. Idea tego, że będziemy mieli dewelopera, który będzie robił kod backendowy, kod kubernetesowy, SQL-a, w Elasticu, w Mongo, jeszcze frontend napisze. Upadł. To upadło generalnie. Nawet powiedzmy sobie zespoły bez ludzi od infry nie będą komplementarne. Tak, w sensie taka idea, że człowiek będzie robił wszystko, to w ogóle upadło. I teraz, czy warto uczyć się Kubernetesa? Bardzo potrzebne jest rozumienie go, bo nie każdy będzie musiał pisać te jamle, ale wydaje mi się, że deweloperzy będą musieli rozumieć, co tam się dzieje, bo ci, którzy będą podchodzili do tego jak do magii, sorry, ale szybko odpadną w tej sytuacji. Więc to mimo, że miałem negować, to powiem, że tak, dobry pomysł ogólnie. Tak, na InfoShare za 2 tygodnie będę gadał akurat sesję na temat właśnie porażek kubernetesowych, fuck up stories. To będzie właśnie ten przypadek, kiedy ktoś potraktował to jako między innymi magiczne pudełko. Przyjmowanie, że cokolwiek jest magią, nigdy nie zadziała i za chwilę się wywali, albo będzie złe użycie tak naprawdę. Dobrze, to kończymy? Zawijamy. Zawijamy. Trzymajcie się, na razie. Hej.